Wieża Kościoła Aniołów Stróżu w Wałbrzychu ma zostać wyremontowana. Prawdopodobnie powstanie na niej punkt widokowy. Parafia uzyskała już dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 280 tysięcy złotych. Tymczasem potrzebne jest dużo więcej. Kosztorys montażu wieży wynosi około 2 milionów złotych. Jest też decyzja nadzoru budowlanego nakazująca nam ze względu na stan techniczny szybkie prace ratownicze, remontowe. Wieża jest w bardzo złym stanie technicznym. Zdegradowane są szczególnie narożniki i filary, co powoduje, że spadają odłamki cegieł. Stanowi to zagrożenie dla przechodniów. Kościół jest uznawany jako jeden z najbardziej monumentalnych kościołów neogotyckich na terenie Śląska. Przystępując do kolejnego etapu prac związanych z remontem wieży, wiemy, że to jest remont bardzo trudny, bardzo skomplikowany pod względem zakresu przyjętych założeń, bo generalnie tu są też prace i typowo konserwatorskie, ale też i trudne prace inżynierskie związane z zabezpieczeniem statyki konstrukcji. Zadania odrestaurowania wieży podjął się komitet społeczny, którego członkiem jest Henry Gołębiewski, patronuje mu prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. My wszyscy wałbrzyszanie, ja jako prezydent w sposób całkowicie oczywisty traktujemy tą świątynię jako najważniejszą w mieście, choć nie jest najstarsza. Jej stan od wielu, wielu lat jest przedmiotem troski i różnych działań o charakterze naprawczym. Środki na remont wieży będą zbierane w całej Polsce. Pierwsza kwesta wśród mieszkańców naszego miasta już podczas Dni Wałbrzycha 26 i 27 maja.